To już kolejny dzień 18. Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Dziś zespoły uczestniczyły w uroczystej mszy świętej w intencji Polonii na całym świecie. Dla uczestników festiwalu centralnym punktem niedzielnego spotkania jest uroczysta msza święta w katedrze rzeszowskiej. Kultura, która w wielu miejscach Polski dziś już zanika. Misją Rzeszowskiego Festiwalu jest podtrzymywanie tego, co polskie, mówił w homilii ksiądz Stanisław Słowik. Nasz festiwal narodził się trochę z przypadku, trochę z potrzeby, a stał się jedną z najpiękniejszych instytucji, która uważliwia i utrzymuje ten tradycyjny polski. Polskość to nie tylko kultura, to także wiara, której młodzi Polonusi nie wstydzą się wyznawać, mówi Emila Stoch z zespołu Wesoły Lud z Chicago. Jesteśmy członkami Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego w Ameryce. Jesteśmy bardzo dumni, że tu jesteśmy w Polsce. W Polsce, która jest ojczyzną, która kojarzy się z domem i rodziną, to tutaj przez lata zawiązywały się małżeństwa i przyjaźnie. Jak podkreślają uczestnicy polskości, nie da się zapomnieć. Czuję się Polką, to już nie ma uczuć. Tęsknię, ta tęsknota zawsze będzie. I z wielką radością przybywam do Polski. Pani Grażyna przybywa wraz z zespołem, który istnieje już 64 lata. Grupa rozszerza dzieło powstałe w Rzeszowie i kontynuuje je poza granicami ojczyzny. Również my osobiście organizujemy festiwal w naszym mieście London, na które też zjeżdżają się zespoły z całej z Ontario, a nawet ponad, spoza Ontario, z USA. Także festiwal nasz już też był, w tym roku obchodziliśmy jubileuszowy festiwal, 25. festiwal. Także działamy również i w naszej prowincji, jak również i poza Kanadą. Takie działania są wsparciem dla organizatorów i uczestników wydarzenia. Festiwal daje im radość i poczucie wspólnoty. Jest dużo energii w Polsce i myślę, że tyle tych grup tu jest, że ta energia jest większa i większa i większa. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych potrwa do środy i zakończy się koncertem galowym pod hasłem Póki my żyjemy.